Dzień dobry, dobry wieczór. Jacek Rakowiecki. Po przerwie takiej zimowo-świątecznej kolejne wycinanki prasowe, ale przede wszystkim publiczna telewizja obywatelska, Obywatele News w budowie. A czy ona się zbuduje do końca, to zależy od Państwa. Od Państwa pomocy, od tego, czy będziecie oglądać i czy parę groszy dacie. A dlaczego warto dawać parę groszy, to za chwilę od tego zacznę przegląd prasy. Dzisiejsze wycinanki prasowe, ja zacznę od czegoś nietypowego, nie od tygodników papierowych, którymi na ogół się zajmujemy, chociaż pamiętajcie Państwo, że te papierowe oczywiście wszystkie są też w internecie, więc jak ktoś nie ma kiosków w pobliżu, to też może oczywiście sobie w komputerze znaleźć. Tylko od głośnej już niestety paskudnej afery z Wirtualną Polską, gdzie jak się okazało, unikano pewnych tematów dotyczących głównie Zbigniewa Ziobry. Teksty na jego temat albo na temat wymiaru sprawiedliwości cenzurowała Patrycja Kotecka. No, coś obrzydliwego, ale teraz kolejne ustalenia. Wirtualne media, taki portal branżowy podał, że tam teksty publikowali niejaki Krzysztof Suwart, Konrad Wojciechowski, Krzysztof Major. Ktoś zna tych panów? No nikt ich nie zna, bo oni nie istnieli. To były byty stworzone, takie no właściwie trolle w pewnym sensie, stworzone do tego, żeby opiewać Prawo i Sprawiedliwość i to nie tylko na WP.pl, ale też na przykład na portalach Money.pl i WP Finanse, czyli takie Money, bo chodziło za taki no dość profesjonalny portal. No i gdzie było o tym, jak świetnie działają państwowe porty lotnicze, na przykład albo jak fantastyczną rzeczą jest budowa lotniska w Radomiu. Tego wiecie Państwo, co to bliżej Afryki jest. Także będzie się bardzo opłacało latać do Afryki stamtąd. Czy też wysokie podwyżki dla pracowników tych portów lotniczych i to wtedy, kiedy oni właśnie strajkowali. Obrzydliwa rzecz, ale pokazująca jedno, bo jak wiadomo, argumentem szefów WP.pl było to, że no, wasze pensje są z tego. No otóż właśnie na tym dowcip polega, żebyśmy potrafili rozpoznawać uczciwe media i kupować ich informacje. I to tak samo Gazety Wyborczej, Polityki, nie wiem, Newsweeka, Krytyki Politycznej, jak oczywiście też publicznej telewizji Obywatele News. To szalenie ważne. Jeżeli nie chcecie być skazani tylko na troli, na kłamstwa, na manipulacje albo na takie obrzydliwe metody zarabiania jak w Wirtualnej Polsce, to pamiętajcie o tym. To naprawdę od nas, obywateli polskich, zależy, czy będziemy mieli niezależne, uczciwe media. A teraz już do rzeczy. Cztery tygodniki, Wprost, Przegląd, Polityka i Newsweek. I od razu powiem, troszkę mi się niestety z tą aferą w Wirtualnej Polsce żeni zawsze zawartość tygodnika Wprost, który jest przedziwną mieszanką czasem paru bardzo fajnych tekstów, bo tam pracuje paru bardzo fajnych dziennikarzy, podobnie jak w Wirtualnej Polsce zresztą, żeby tak nie było tak, że anatema spada na wszystkich. Natomiast równocześnie znajdują się materiały jakieś piramidalne, znaczy coś, co jest zaprzeczeniem dziennikarstwa i oczywiście Wprost mnie nie zawiódł. Jest wywiad ze Stanisławem Karczewskim, czyli obecnym wicemarszałkiem i eksmarszałkiem Senatu z PiS. I to jest wywiad, z którego ja nie mam czego zacytować Państwu, bo to jest wywiad, w którym nie pada ani jedno niewygodne pytanie. To jest, muszę powiedzieć, mistrzostwo świata w dziennikarstwie. Ja już nie będę głośno odczytywał, kto robił ten wywiad, ale powinien się wstydzić. Ja nie wykluczam, że były jakieś trudne pytania, na przykład pan marszałek odmówił odpowiedzi albo w autoryzacji skreślił, tylko to jest tak, porządna redakcja wtedy tekstu w autoryzacji pociętego i zmasakrowanego po prostu nie puszcza. Tak to się robi i już. Tu nie wiem, czy te pytania nie padły, czy padły i zostały ocenzurowane, tak czy inaczej obrzydliwe. Na szczęście ten numer Wprostu ratują przynajmniej dwie rzeczy. Bardzo ciekawy wywiad z brytyjskim genetykiem Adamem Rutherfordem, który odpowiada, czy homoseksualizm na pytanie jest częstym zjawiskiem w przyrodzie.
bo jak wiadomo, Kościół nasz święty katolicki nam tłumaczy, że to są nienaturalne zachowania. Otóż są naturalne i brytyjski genetyk właśnie mówi, zachowania seksualne między mężczyznami i mężczyznami oraz kobietami i kobietami występują u tysięcy gatunków i stanowią fundamentalną i normalną część ich codziennego życia. Argument, że homoseksualizm jest contra naturam, czyli przeciw naturze, nie jest w najmniejszym stopniu prawdziwy. Przykłady sięgają wszystkich rzędów zwierząt, zwłaszcza ssaków, i na przykład skłonność samców do własnej płci dominuje choćby w zachowaniu seksualnym żyraf. Tak jest, więc żyrafy też powinny zostać przez arcybiskupa Jędraszewskiego zakazane po prostu. Nie ma takich zwierząt, proszę Państwa, a one tymi tak szyjami się miziają. Chciałem poinformować, ale reszta jest w tym wywiadzie. I również fajna rozmowa z najświeższą naszą gwiazdą, czyli Bartoszem Bielenią. Może film, w którym gra, dostanie Oscara, oby, ale już sama nominacja jest ogromnym sukcesem. Fajna, ciekawa rozmowa inteligentnego, zaangażowanego, rozumiejącego świat młodego człowieka. Zdecydowanie warto, a film tym bardziej warto sobie obejrzeć. To teraz Newsweek. Z Newsweekiem to ja mam taki problem, że choć w wielu sprawach nie zgadzam się z Tomaszem Lisem, to takie odnoszę dziwne wrażenie, że jak jego nie ma, a jak wiadomo, Tomasz Lis jest niestety, zdaje się, ciągle w szpitalu chyba, to jednak numery są na ogół nudniejsze, muszę powiedzieć. Mój problem polega na tym. W całym tym ostatnim numerze Newsweeka, takim z... Zresztą muszę powiedzieć okładką, która by mnie nie podniecała, ale może dlatego, że ja dobrze śpię. Plaga bezsenności. Tak wygląda ta okładka, taka cała niebieska. Właściwie nie znalazłem ani jednej rzeczy, którą mógłbym polecić. I to dość wstrząsające, bo to gruby numer. Jest jeden wyjątek, żeby jednak nie było, że ja tak... Newsweek źle traktuje i to jest tekst historyczny, przynajmniej dla mnie to było ciekawe, bo to jest historia Karla Bartha. Coś mówi Państwu to imię i nazwisko? Mi nic nie powiedziało, może wstyd, ale otóż to jest jeden z bardzo niewielu niemieckich pastorów, który bardzo aktywnie przeciwstawił się hitleryzmowi. No, narażając się, co prawda uratował głowę, bo w ostatniej chwili udało mu się wyjechać do Szwajcarii, ale ciekawa bardzo historia, potem zresztą bardzo szanowanego przez takie bardziej postępowe środowiska katolickie. Był między innymi jedynym protestanckim teologiem, który dostał imienne zaproszenie na Sobór Watykański II, czyli ten, który już obowiązuje, którego ustalenia obowiązują na całym świecie poza Polską, gdyby Państwo nie wiedzieli, bo my jesteśmy jeszcze na etapie XIX wieku w Kościele. Także niestety tylko tyle w Newsweeku. W polityce, no jak zawsze, znakomity tekst Ewy Siedleckiej, Sąd Ludu, czyli o tym, co w tej chwili PiS robi. Ewa Siedlecka jest chyba najlepszym w tej chwili specem od spraw prawnych w polskich mediach. Wybitna specjalistka. W tej telewizji obywatelskiej bywa też, proszę Państwa, dlatego też warto oglądać. Która tłumaczy jakby pewną konstrukcję tego, co PiS zamierza zrobić. Bo my z jednej strony wiemy, że to bardzo brzydkie rzeczy, ale ja sam się już czasem gubię, na czym ta gra polega. Jeden mały fragment na zachętę, trwa szermierka na orzeczenia. PiSowi udało się wpoić w ludzi przekonanie, że w prawie nic nie jest z góry prawdą czy fałszem. Wszystko zależy od interpretacji, a tę dopasowuje się do potrzeb. Że prawo nie opiera się na uniwersalnych wartościach, lecz służy interesom. Dlatego powołanie się na standardy jest tylko chwytem w prawnej nawalance. Ale to jest malutka zapowiedź bardzo, bardzo ciekawej, no nie do końca optymistycznej analizy, ale im bardziej będziemy rozumieli, w co oni grają, tym jest większa szansa, że ta gra im nie wyjdzie. To w polityce chyba rzecz najciekawsza, ale też ciekawa rozmowa z Krystyną Skarżyńską, to jedna z najwybitniejszych polskich socjolożek, która w dodatku bada opinie, nastroje, oceny Polaków od bardzo dawna, od 30 lat. I trochę o tym jest ta rozmowa, o takim jej podsumowaniu, jacy my jesteśmy i jak się zmienialiśmy. I to, co niestety mnie samego najbardziej zaskakuje, to jest to, jak profesor Skarżyńska mówi o tym, że
Pewne rzeczy przegapiliśmy. Mały fragment. Sygnałem, że coś z naszym systemem społeczno-politycznym jest nie w porządku, były wyniki badań z końca 2004 roku, 16 lat temu, z których wychodziło, że aż 90% dorosłych Polaków deklarowało, że ich zdaniem system polityczny w Polsce nie działa tak, jak powinien. A ponad 80%, że społeczeństwo urządzone jest niesprawiedliwie i jego organizacja wymaga radykalnej zmiany. 16 lat temu. 90 i 80%. Gdzie to przegapiliśmy? Dlaczego na to nie zwróciliśmy uwagi? No a teraz się dziwimy, co mamy. Niestety. Także to też zdecydowanie do przeczytania ten wywiad, ale proszę Państwa, hitem tego tygodnia jest absolutnie tygodnik Przegląd, eseldowski. Szczerze powiem, wizualnie strasznie nieatrakcyjny. Tu jeszcze z sędzią Barbarą Piwnik na okładce. Najcieniutki, biedniutki, z szatą graficzną jak sprzed 20 lat. Ja zresztą nie rozumiem, dlaczego jest sporo dobrych grafików, którzy mogliby im za jakieś bardzo nieduże pieniądze zrobić trochę bardziej nowoczesną szatę. Ta jest siermiężna do bólu po prostu. Mam wrażenie, jakbym sięgał po pismo nawet, nie wiem, z końca lat 80. No ale liczy się jednak treść, tak? I tutaj o dziwo, znaczy nie o dziwo, bo ja akurat zawsze coś w Przeglądzie znajduję, ale jest wyjątkowo dużo ciekawych tekstów. Poczynając od kontrowersyjnej rozmowy z Barbarą Piwnik, no, czyli taką słynną panią sędzią, ministrem sprawiedliwości przez czas jakiś, starsi pewnie pamiętają. Ja do tego wywiadu akurat mam sporo zastrzeżeń, bo to jest też wywiad robiony za delikatnie. Tam należałoby jednak panią Barbarę trochę docisnąć i może by to było ciekawe. Widać, że ona ucieka. Ona boi się powiedzieć pewne rzeczy, ale to, co ma najciekawsze, to jest to, co my obserwując dzisiaj i trochę włączając się, mam nadzieję, w walkę o wymiar sprawiedliwości zapominamy, że jedną sprawą to jest, co PiS próbuje zrobić, a drugą sprawą, że my też coś z tym wymiarem sprawiedliwości powinniśmy zrobić, bo on jednak nie działał tak, jak powinien działać dobry wymiar sprawiedliwości. Do dyskusji jest, co z tego było winą samych sędziów, a co innego prawodawców, czyli polityków. Ale pamiętajmy, to my polityków wynajmujemy sobie, więc jeżeli nawet sędziowie czegoś nie mogli albo coś źle robili, bo tak im nakazywało prawo, bo przypominam, sędziowie są od realizacji prawa, a nie od wymyślania swoich rozwiązań, znaczy przynajmniej nie na sali sądowej, tak? Tu muszą się trzymać paragrafów, procedur, formuł i tak dalej, i tak dalej. Także o tyle warto tę Barbarę Piwnik przeczytać, bo kilka mądrych, myślę, rzeczy na ten temat, co środowisko sędziowskie powinno też same z tym problemem zrobić, poza walką z PiS-em, tutaj jest. I dobrze by było, gdyby sędziowie taką dyskusję publiczną podjęli, bo to by bardzo zwiększyło wiarygodność ich walki o niezależność, myślę. Także towarzyszy zresztą temu dobry też felieton Jana Widackiego, który analizuje ten absurd pisowski, że to mamy tych sędziów stalinowskich albo wychowanków sędziów stalinowskich, ale to jest osobna sprawa. No i jest, już przypomniałem sobie, dlaczego ja ten przegląd tak chwalę, no bo tu jest wywiad z Pawłem Kasprzakiem, czyli jednak duchem sprawczym tej telewizji obywatelskiej. I to, no Paweł jest znany z tego, że mówi długo zawsze, a tu jednak dzięki pewnej dyscyplinie wywiadu to nie jest bardzo długie, także każdy nawet niecierpliwy to przeczyta. I szczerze powiem, ja tu sobie pozaznaczałem kilka czy nawet kilkanaście rzeczy, ale właśnie ich jest tak, że ja nie będę ich odczytywał, bo chyba to trzeba zrobić samemu, bo właściwie nie ma tutaj kwestii, które byłyby nieciekawe. Można się z Kasprzakiem kłócić, bo to nieraz kontrowersyjny jest gość, ale no jedna z niewielu osób, która ma jakąś wizję i jakieś poglądy, co my z tym krajem powinniśmy zrobić, poza tym, że PiS jest B. Bo PiS jest B, tak, no ale to dość banalna jest konstatacja. Więc to jest trochę mało. Więc Kasprzak na pewno. Bardzo ciekawy w kontekście obecnej propagandy rosyjskiej, czy raczej postsowieckiej, należałoby powiedzieć, tekst o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz. Też długi, obszerny tekst, ale mówiący, przypominający bardzo wiele ważnych rzeczy.
z taką konkluzją i takim spojrzeniem, które ja generalnie podzielam, szczególnie jeżeli ocenia się historię, a mianowicie mówiąc o wyzwoleniu Auschwitz, trzeba widzieć całość. Nie tylko bohaterskich czerwonoarmistów wyzwalających obóz, ale także powstałe na terenie wyzwolonego KL Auschwitz obozy NKWD oraz masakry Armii Czerwonej na ludności słowiańskiej i niemieckiej pobliskiego Górnego Śląska. To tak w takiej wielkiej pigułce jakby teza tego tekstu, ale bardzo dobrze przede wszystkim opisująca, co tam wtedy się stało, a o czym my tak naprawdę mało chyba wiemy. Również ciekawy tekst o tym, jak Hiszpania walczy z przemocą wobec kobiet. I to nie są tylko deklaracje, bo to jest tak, że na przykład od 2 lat tam się przeznacza 200 milionów euro rocznie na kampanię społeczną i pomoc ofiarom. No, co w kontekście tego, że PiS właściwie przyblokował rządową pomoc na walkę z przemocą wobec kobiet, jest tym boleśniejsze. W samym Madrycie jest 380 agentów specjalizujących się w działaniach w przypadku przemocy ze względu na płeć. Tylko w jednym mieście, sporym owszem, ale jednak. I wreszcie, w całej Hiszpanii istnieje 106 wyspecjalizowanych sądów, które zajmują się wyłącznie sprawami związanymi z przemocą ze względu na płeć. Sądy działają każdego dnia, nawet weekendy i święta. Często skargę składa samo państwo po otrzymaniu sygnału od sąsiadów lub po interwencji policji. W takiej sytuacji sędziowie mają 72 godziny na przesłuchania oraz 15 dni na zorganizowanie procesu. No, dobrze by było pomarzyć, bo to są jednak standardy europejskie i takiej cywilizacji, w której przynajmniej ja bym chciał żyć. Myślę, że państwo też by chcieli żyć. Ale to trochę zależy od tego, jak my się zachowamy w te wybory i następne. I wreszcie no, kolejny temat, jak to się niby mówi, światopoglądowy, ale oczywiście nie światopoglądowy. Rozmowa z profesorem Marianem Szamatowiczem. To jest ten ginekolog, położnik, który jako pierwszy w Białymstoku był prekursorem metody in vitro. I znowu to długa z nim rozmowa, bardzo ciekawa, bo to kawał historii, medycyny, ale też życia społecznego w Polsce. I jedno zdanie z samego początku, bo ono jest wstrząsające. Dziennikarka Barbara Jagas zaczyna: nie ukrywam, że jestem wzruszona rozmawiając z panem prekursorem in vitro w Polsce, dzięki któremu urodziło się tyle dzieci. Na to profesor: dziękuję pani, ale nie wszyscy mają o mnie podobne zdanie. Na przykład przed laty na spotkaniu opłatkowym arcybiskup białostocki powiedział coś takiego: profesorze, ileż się złego w Polsce przez pana dzieje? I tym przerażającym akcentem skończę, ale zachęcając do lektury ostatniego numeru Przeglądu.